stoimy na stanowisku, że każdy obywatel powinien mieć tylko jedną ojczyznę, Polskę Ludową. Takie słowa padły z ust Władysława Gomułki, pierwszego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w czasie Kongresu Związków Zawodowych, jaki miał miejsce 19 czerwca 1967 roku. Te słowa były adresowane do wszystkich Polaków żydowskiego pochodzenia i stały się elementem antysemickiej kampanii, jaką rozpętały komunistyczne władze w Polsce.